podstawie. Nazywam się Krzysztof Dzikiewicz. Chodzi o moją karierę zawodową. 13 lat przepracowałem w wirtualnej Polsce przy obsłudze webmaila poczta.pl. Część frontendową. Aczkolwiek zawsze tęskniłem za tym, co można zrobić w Javie w przeciwieństwie do PHP. No i od półtora roku... No nie wiem, właśnie... Lepiej z mikrofonem. Od półtora roku pracuję w Lufthansie jako Java developer. Aczkolwiek przychylnie patrzę też na takie języki jak Scala albo Groovy. Generalnie polecam przygotowanie, tak jak Michał zawsze powtarza, takiej prezentacji, ponieważ samemu można się, myślę, też dużo dowiedzieć o temacie, który się przygotowuje. Tak to zazwyczaj brakuje czasu, żeby zajrzeć, albo się nie chce. Na początek chciałem się zorientować, jaki jest tu przekrój społeczeństwa. Czy są osoby, które miały do czynienia z JB 2.0? W ogóle jest EJ. Dobrze, czyli rozumiem, że EJB 3.0 już. A ze Springiem ktoś miał do czynienia? Jest trochę. Dobrze, a teraz jeszcze takie, czy ktoś w swoim życiu popełnił jakikolwiek framework? Znaczy, zawsze pracuje się nad czymś, pewne rzeczy zaczynają wkurzać, no i wtedy powstaje myśl, to napiszemy framework. Na początku jest fajnie, potem nie jest już tak różowo czasami. Dobrze, nazwałem tutaj Spring, wiosna w Javie. Jakby wiosna jest od słowa Spring. W ogóle trochę, znaczenie słowa spring jest trochę szersze, bo to i sprężyna, źródło. Myślę, że jakby spring mieści w sobie to pojęcie, którym się zorientowałem. Tak jak pisałem, to będzie spring 3.0, ponieważ w tym siedzę i nie chciałbym się jakby chwalić, że to Spring 4.0, bo mogą być zawsze jakieś aspekty, których nie znam, ale przynajmniej spojrzałem, co takiego się pojawiło w Springu 4.0 w porównaniu z 3. No to oczywiście Java 8. Jest trend, że jest coraz mniej XML-a, więc tam w sumie bardzo mało XML-a można spotkać. No dochodzą takie rzeczy jak Grubim GSL, też myślę, dla niektórych może być ciekawa rzecz, jakby ktoś chciał, nie wiem, swojego CSS-a na przykład napisać. I no to takie skomplikowane, dla tajemniczowych by coś więcej powiedziało, jak te typy generyczne jako kwalifikatory przy wstrzykiwaniu. Ale to co jest istotne, to w sumie jest pozostaje aktualne zarówno w 3.0, jak i w 4.0. Przepraszam, sobie wyciągnę. Chwilę do EJB wrócę, więc trochę rys historyczny. Zanim pojawił się Spring, było EJB. Jak EJB powstawało, wiązano z nim wielkie nadzieje, zwłaszcza myślę od strony biznesowej.
no, komponenty pisane po stronie serverlab plusy, no bo mamy sobie serwer, piszemy biny, wrzucamy je fajnie. Jest oczywiście serwisy biznesowe, deklaratywne programowanie, uproszczenie transakcji, bezpieczeństwo. Później jak już EJB zaczęło działać, się okazało, że ma też swoje ciemne strony. W minusach umieściłem także komponenty po stronie serwera. Jako że jest, muszę, zawsze, za każdym razem jest ten dodatkowy narzut, że trzeba wrzucić te komponenty na serwer. Testy jednostkowe były praktycznie niemożliwe. Dodatkowo wielość interfejsów, plików konfiguracyjnych powodowała, że programiści jako tacy byli troszkę tym zmęczeni, więc EJB troszkę ich rozczarowało. Mini historia. Rod Johnson z Sana w 2002 napisał taką książkę J2E Development Without EJB. To było właśnie poszukiwanie jakby Sana, jakby opanować problemy, które stwarzało EJB. W 2003-2004 Rod Johnson tworzy Springa 1.0. Właśnie jedna osoba zaczęła ten framework. W 2006 powstaje EJB 3.0. No już jest jakby, jest już lepiej, niestety przez wielu uznane, że troszkę za późno. Teraz chciałem pokazać, że jakby zakres wiedzy związanej ze Springiem jest dosyć szeroki. Właśnie jest parę książek. Spring in Action i też jakby wiedza naokoło Springa jest troszkę tego. No i też, też sama dokumentacja Springa na stronie, 840 stron, jak sprawdziłem. Więc ugryźć to może nie być to łatwe. No jest jeszcze ten forum Springa, aczkolwiek ono teraz jest nieaktywne do odczytu. No Spring jakby się z wiedzą przeniósł na Stack Overflow. Więc na forum można znaleźć informacje, odniesienia do konkretnych tagów. No, tutaj można zobaczyć, jak Spring się rozbudował, czyli ile modułów różnych włączył. Jest tego sporo. Znaczy oczywiście my tylko skupimy się głównie na Spring Framework. Teraz chciałem zacząć właśnie jakby jak to ugryźć. Tak, to co w Springu istotne to jest dependency injection, czyli inversion of control. Spring daje nam kontener, do którego możemy wstrzykiwać komponenty. Definiujemy sobie, nie wiem, interfejsy, że nas interesują instancje tych interfejsów, a jakby implementacja jest poza nami. Spring się zajmuje z tym, żeby zbudować takie biny, wstawić je do kontenera. Tutaj może nie jest Spring wyjątkowy, bo Google Juice gdzieś tak, nie wiem, w okolicach 2007 też powstało. Było, nie wiem, pisało, że to jest pierwszy jakby framework generyczny, który też oferuje dependency injection, więc nie wiem do końca, kto był pierwszy. No i teraz jakby omówię te najciekawsze cechy, które według mnie są najciekawsze. Zacznijmy od tego Pojo. EJB się charakteryzowało tym, że miało bardzo dużo interfejsów, których trzeba było używać. Spring postawił na Pojo, więc zamiast mamy po lewej implementację bina EJB, po prawej implementację, jak to może wyglądać w Springu. Teraz ten Pojo
dawno temu, gdzie jakby skąd, bo ten skrót POJO, po co wymyślony, jakby w Javie wszystko, co jest ważne, musi mieć jakiś skrót, więc jeżeli nie ma skrótu, to się nie liczy. No i teraz, no jeżeli, nie wiem, napisać, że piszę po prostu zwykłe klasy, no inaczej brzmi, że tworzę sobie klasy POJO. Teraz tam, przejdziemy do wyjątków. No, tak wyglądała obsługa wyjątków. Jakby były to czasy, że wyjątki były kontrolowane, przechwytywane. Trzeba było coś z tymi... Nie wiadomo było do końca, co z tymi wyjątkami zrobić. Taka jest teoria, że wyjątki przechwytywane są bardzo fajne. Programista może decydować, co z tym zrobi i obsługuje sytuacje błędne. W praktyce nie bardzo wiadomo, kto ma podjąć decyzję, gdzie ten wyjątek obsłużyć. Czy w warstwie DAO, czy w warstwie biznesowej. Tylko skąd warstwa DAO ma wiedzieć, że ten wyjątek jest istotny, może można go zignorować. W warstwie biznesowej z kolei dla nich jest najważniejsze, że po prostu coś nie działa i warstwa biznesowa chce wiedzieć, kiedy to wróci, kiedy sytuacja wróci do normy. Większość ma przyczynę fizyczną, problemy sieciowe, problemy z bazą, których i tak naprawdę nie da się obsłużyć. Pozostaje zalogować błąd, wyświetlić błąd klientowi, no i ciągle konieczność używania try-catchy może się czasami skończyć, że dla spokoju przechwytujemy błąd i na konsolę sobie piszemy, że błąd wystąpił, zapominając po tym, żeby coś z tym więcej zrobić. To chyba najgorsza z możliwości, co można zrobić z wyjątkiem. Widać. No więc nie jesteśmy raczej Chuckiem Norrisem. Skoro nie ma jakby przechwytywania wyjątków, nie ma większego sensu, no to po prostu ich niech przechwytujmy. Spring to rozwiązał w ten sposób, że przechwytuje w środku wyjątki, które były kontrolowane, zamienia je na nieprzechwytywane runtime exception, no i jeszcze dodatkowo dochodzą szablony operacji, które też nie wymagają, żebyśmy tych wyjątków obsługiwali. Kolejna rzecz dosyć fajna w Springu, Spring Expression Language. To mi się to kojarzyło ze scyzorykiem szwajcarskim, ponieważ można zrobić wszystko, no prawie wszystko. Więc jakby można spotkać tu konstrukcje bardziej znane w takich językach jak właśnie Groovy albo Scala. Kolejna rzecz, szablony właśnie. Mamy, jak to wygląda, jakby tradycyjna obsługa JDBC. Jest, trzeba się chwilę zastanowić, gdzie jest kod, który jest istotny. Widać, że to jest też musiałem znowu się przeciąć, a to jest chyba ten kawałek. No i Spring jakby to podnosi czytelność tego kodu, po prostu te wszystkie, tą całą obsługę składając w szablony. Jeszcze to, co, nie wiem, dla tych, co nie chcą też się skupiać tylko na tym, co zewnętrzne, a lubią pogrzebać w bibliotekach. Spring ma bardzo fajną w ogóle bibliotekę, którą można samemu wykorzystać. Znaczy, tych bibliotek jest dużo. No ja bym tutaj Spring Core. Można sobie zajrzeć, jest pakiet tilsów. To są tylko jakby część utilsów, które są ciekawsze, więc
polecam, żeby sobie przejrzeć. Często szukamy jakichś bibliotek dodatkowych, typu Gława, żeby jakieś czynności wykonać, a się okazuje, że niektóre rzeczy możemy mieć pod ręką. Tutaj najbardziej moja ulubiona String Utils. No i to są też oczywiście część, ale mi się spodobało, że aż takie rzeczy, że po prostu z nazwy pliku można wyciąć czystą nazwę, rozszerzenie albo nazwę bez rozszerzenia. Zwłaszcza, że widziałem jakieś tam biblioteki, FileName, Utils, gdzieś tam Google'a, które też to robiły. No to są takie rzeczy, których normalnie nie będziemy ściągać bibliotek, pod ręką na boku coś piszemy, no bo to jest takie małe, a to po prostu już mamy dane. To jest jakby sentencja, która obrazuje to, jak poznawałem Springa, to się zastanawiałem, gdzie właściwie jest ten Spring w tym Springu, bo tam jest wszystko, co już istnieje. Nie ma jakiejś takiej, nie wiem, dodatkowych rzeczy, która właśnie jakby tam, nie wiem, Spring sam z siebie wymyślił. Tak naprawdę Spring jest właśnie frameworkiem, który nadaje jakby nową jakość, składając elementy, które istnieją, dodając do tego szablony, tworzy nową jakość i traktuje tak te wszystkie elementy, a dokłada też czasami swoje. No to był taki krótki przegląd takich, nie wiem, moich perełek. Teraz jakby chciałem jakby głębiej wejść w niektóre tematy. To są bardzo tak jakby okrojone rzeczy i każdy z tych tematów też jest okrojony, ale myślę, że poznając te elementy, spokojnie można już korzystać ze Springa, jakby inne rzeczy dodając w zależności od potrzeb. String bardziej dla początkujących, to żeby nie skończyło się też na teorii, żeby można było jakoś to też dotknąć. Spring jakby wydał własną edycję Eclipse'a, już ze skonfigurowanymi bibliotekami, więc jakby wchodzimy sobie na te strony, odpalamy przygotowaną wersję Eclipse'a, tam jest już gotowy jeden z projektów Spring Starter Project i właściwie już możemy sobie pisać wewnętrzne aplikacje. W środku jest oparte to jest na Spring Boot'cie, który tutaj był nawet już na jeden z wcześniejszych spotkań omawiany. No tutaj właśnie w tym toolu część rzeczy przygotowanych, więc mam nadzieję, że jakoś tak mi się uda to sprawnie pokazać. To jeszcze dodałem ten slajd, bo jeszcze jak omawialiśmy temat Springa, Kuba pytał się, ale że to będzie bez XML-a. No ja mówiłem, że trochę XML-a będzie. Różne są zdania, czy lepiej XML, czy lepiej wszystko załatwić adnotacjami. No w Springu trend jest taki, żeby załatwić to wszystko bez XML-a. Aczkolwiek w praktyce jest tak, że nie zawsze już w firmie nie zawsze mamy możliwość taką, żeby zupełnie obyć się bez XML-a. Przychodzimy w środowisko zastane i tam po prostu mamy to, co mamy. Więc to będzie takie przeplecione, część XML-a, część nie XML-a. Zaczynamy od Application Context. To jest właściwie jakby baza, na której Spring pracuje. No to jest plik
XML-owy, akurat przykład pliku, więc nie ma co za bardzo się skupiać, tak może wyglądać kontekst XML. Jest tutaj parę takich charakterystycznych adnotacji. Jest to taka wersja, która już jakby pozwala się obyć bez dużej części XML-a, a w większości operować poprzez adnotację. No tutaj tylko chwilowo poświęcę czas. Mamy jakby fizycznie mamy trzy rodzaje klas, które ten kontekst pozwalają obsługiwać. Class path i file system XML to są właściwie podobne, bo operują na plikach fizycznych, przy czym class path to pliki kontekstu muszą być znajdować się gdzieś na znanej ścieżce, a file system definiuje nam dokładne położenie. I tutaj to też, co jest ciekawe, nie jesteśmy ograniczeni do jednego kontenera, bo tak naprawdę możemy tutaj sobie stworzyć kilka kontenerów, co będzie istotne, jak za chwilę wyjdzie. No. To jest XML Web App, to jest jakby kontener dla serwletów, no i tutaj raczej jesteśmy ograniczeni do jednego kontenera. Teraz mamy, co się dzieje w momencie, jak nam uruchamiamy nasz kontener. Mamy gdzieś tam podefiniowane te nasze biny. Jest jakby po kolei się dzieje. No jest najpierw ten tworzony bin, następnie Spring rozwiązuje wszystkie jakieś takie zależności różne, żeby wstrzyknąć do tego bina. Są kolejno jakby to, co tutaj jest postproces. To są różne jakby możliwości wpięcia się w proces przetwarzania naszego bina na początek, na koniec. Tu jest jeszcze opcja, możemy w kontekst XML sobie zdefiniować nazwę metody, która będzie przy budowaniu bina wywoływana i nie to ona może się oczywiście w jakikolwiek sposób nazywać, albo możemy sobie dowolną metodę oznaczyć jako metodę postconstruct. Kończenie. Jeżeli kontener jest zamykany, no to sytuacja jest dosyć prostsza. Jest jedna metoda, którą możemy sobie zaimplementować. A teraz bin scoping. Mamy cztery, no jest tak naprawdę ich więcej, no ale się skupię na tych czterech. Jest właściwie singleton, to jest jakby najważniejsze. W momencie, jak jakiś bin się zbuduje, jest on już, będzie ten bin przez cały okres życia kontenera, więc odwołanie się do takiego bina będzie za każdym razem tego samego bina, aczkolwiek tutaj nazwa singleton może być mylna. Bo jeżeli będziemy sobie utworzymy dwa kontenery, to w każdym kontenerze będziemy mieli różne singletony. Mamy jeszcze prototype, że za każdym razem taki bin będzie na nowo tworzony. Request to jest bin, który na czas życia requestu jest tworzony. No i session, bin, który będzie żył przez okres życia sesji. To jest właśnie przykład, jak mamy jakiś interfejs, nie wiemy, gdzie jest implementacja. To jest jakby przykład jakby bardziej programowy, jak można takiego bina wywołać. Implementacja gdzieś tam sobie, implementacja żyje.
teraz to już się zaczyna na najciekawsze, wstrzykiwanie zależności. No to jest, będzie za pomocą XML-a, jak można sobie taką binę wstrzyknąć. Więc jakby od strony XML-a jest różne możliwości zainicjowania tych binów, za przekazania czegoś w parametrach. Tu jest po prostu, jak możemy sobie w konstruktorze, tutaj jak mieliśmy, mamy kilka konstruktorów. No i w zależności od kontekstu wywołania jest odpowiedni konstruktor wołany. Tutaj jest był konstruktor z nazwą. Tutaj natomiast możemy podać metodę statyczną, która będzie wołana w celu utworzenia takiego bina. Mamy możliwość też inicjowania właściwości w binie. Poza tworzeniem obiektów możemy całe jakby kolekcje inicjować w naszych binach. Teraz jakby będziemy szli w stronę, żeby mniej tego XML-a, więcej anotacji. Jakby Spring jak powstawał, nie było na początku anotacji, wszystko było konfigurowane za pomocą tony XML-a. Potem już w kolejnych wersjach Springa 2.5, 3.0 jest to właśnie, idzie w stronę jakby uproszczenia tego wszystkiego. No tutaj jeszcze mamy cały czas XML-a. Znaczy mamy różne jakby sposoby wiązania tych pinów. Możemy przez by name, po prostu Spring patrzy, jaka jest nazwa właściwości i takiej nazwy szuka, albo po prostu po klasie. Jeszcze jest też opcja, że próbuje dopasować konstruktor. Tu możemy sobie definiować, jaki jest domyślny sposób, jaki jest sposób dopasowania, ewentualnie w samym kontekście na początku, że jest domyślnie ma przez nazwę albo przez typ. Tu idziemy już w stronę już coraz jeszcze mniej XML-a, że w sumie w samym XML-u wystarczy umieścić annotation config. W tym momencie Spring będzie szukał anotacji. To jest jakby najważniejsza jakby anotacja w tym momencie, która najczęściej w aplikacjach springowych się pojawia, czyli auto-wire. Taka anotacja bez parametrów powoduje, że jeżeli Spring będzie potrafił zainicjować, tutaj mam oczywiście interfejs, nie implementację, więc teoretycznie nie musimy wiedzieć, gdzie jest ta implementacja. Jeżeli Spring nie potrafi dopasować implementacji, to po prostu się nie uruchomi i wywali nam wyjątek, że nie potrafił znaleźć, a ewentualnie znalazł więcej niż jedną implementację i nie potrafi rozpoznać, którą ma załadować. Więc nie musimy się obawiać, że po uruchomieniu aplikacji będziemy mieli gdzieś nulę. No, czasami może nam zależeć, że z jakichś powodów implementacji na początku może nie być, wtedy świadomie musimy o tym powiedzieć, że tej implementacji nie ma. Tutaj jest jakby kwalifikatory, które tam na początku mówiłem o Springu 4.0, który pozwala jakby generyczne jeszcze typy dodawać. I teraz mamy tu przypadek, że mamy dwie implementacje tej klasy person. Jest jakaś zwykła osoba, jest bardzo ważna osoba. W tym momencie przychodzą z pomocą kwalifikatory. No i podajemy nazwę
przy definicji właściwości podajemy jaki typ osoby nas interesuje i przy definicji implementacji oznaczamy tym samym kwalifikatorem tą klasę, także Spring wyszukuje, najpierw widzi, że jest potrzebny, jest implementacja jest takim kwalifikatorem, no więc potem szuka takiej implementacji. To, co jest fajne, możemy sobie po prostu własną anotację zdefiniować i wtedy zamiast tworzenia takiej, bo to zawsze możemy niechcący się pomylić, jakąś literówkę zrobić. Tutaj jakby już na etapie kompilacji mamy środowiska IDE, że nam środowisko pilnuje, żeby nie było błędu. Tutaj tu jest fragment, już nie pokazywałem jak może wyglądać kontekst XML, gdzie definiujemy biny wszystkie możliwe, bo tego by było naprawdę dużo. Tu już jest efekt końcowy, że wskazujemy Springowi, jaki pakiet ma przeglądać i tylko do nas należy, żeby klasy odpowiednio oznaczyć przez takimi anotacjami komponent, kontroler, repozytory, serwis. Jeżeli chodzi o te anotacje, to tak naprawdę nie ma znaczenia, jakiej użyjemy, to jest bardziej taka kwestia informacyjna dla nas, z którym po prostu wydzielił logicznie, że możemy sobie od razu nam pokazuje, co to jest za typ komponentu. Troszkę inaczej jest w przypadku kontrolera, to jest troszkę tam dochodzą kwestie web serwisowe, ale generalnie one są równoważne. Tutaj jeszcze jest jedna z możliwości konfiguracji bina. To, co było wcześniej w kontekst XML, to jest jakby można za pomocą anotacji configuration i bin sobie zdefiniować metodę Spring. Dzięki temu wie, że ta metoda produkuje bina. Tu jest jeszcze też ten kwalifikator, który wcześniej użyłem, więc możemy sobie zdefiniować całą metodę. Dobrze, teraz chciałem może pokazać, jak to wygląda od strony IDE. To jest właśnie bootstrapowa aplikacja. Tutaj mogę przy okazji pokazać. Dobrze. Się odpalił. To oczywiście tam z prezentacją, to też dla chętnych mogę potem udostępnić tą aplikacyjkę. Tutaj to przy okazji pokażę, jak można taki sobie nowy projekt stworzyć. To jest, mamy tutaj ten Spring Starter, który nam tworzy, tutaj już domyślnie jest wtedy taka, no jest demo application, on nam od razu tworzy taką aplikację, to odpalamy, wewnątrz budowany jest Tomcat, także na lokalhoście możemy to sobie uruchomić z odpaleniem tego. W Eclipse jest jeden taki kłopot, ja nie wiem akurat jak zamknąć potem takiego Tomcata poza zamknięciem Eclipse'a. Wiem, że osoba, która prowadziła prezentację ze Spring Boota, ona też miała z tym problem, czyli jakby nie było rozwiązania i to, żeby to można było rozwiązać, to można z poziomu konsoli odpalać sobie budowanie Mavenem i następnie odpalanie Java, potem Ctrl C,
przerywa nam działanie. No to sobie odpalię, bo raczej nie będę już tutaj, nie musiał restartować, tylko tutaj parę linków zaprezentuję. Więc mamy tutaj, jakby tu jest jakby cały mamy kontroler. Tutaj za część jakby stopniowo będę pokazywał. Mamy tutaj właśnie sobie te nasze klasy, tutaj jest ten interfejs zdefiniowany, są... bo tu jest zakomentowane, dlatego że tutaj chciałem pokazać definicję tej osoby. Tutaj mamy przykład użycia configuration, bin i ta zwykła osoba jest tworzona właśnie poprzez taką metodę. Po przeciwnej stronie portret osób właśnie ma użyte adnotacje. Więc Spring, patrząc na te adnotacje, wyszukuje sobie od razu implementację. Tutaj w tym wypadku adnotacje nie są potrzebne, ponieważ są w klasie konfiguracyjnej umieszczone. No i tutaj mamy jakby te osoby, potem jeszcze będzie można parę ciekawych rzeczy, jedną ciekawą rzecz z tym zrobić. Dobrze, to jakby sam kontroler, myślę, jest taki dosyć prosto. No, nie ma tutaj właściwie filozofii. Mamy zdefiniowane jakby tylko właściwości, nie ma nic zaimplementowane, odpada tworzenie nam nowych obiektów. Oczywiście można się zastanawiać, na ile to dependency injection, że definiujemy gdzieś sobie, gdzie indziej obiekty, że można równie dobrze new obiekt, no jest fajnie, póki nie zechcemy czegoś zmienić, bo nagle trzeba by definicje, konstruktory zmieniać w 50 miejscach i jeszcze oczywiście zadbać, żeby było wszystko zainicjowane w odpowiedniej kolejności. Spring zaraz to pilnuje i to się staje właściwie potem odruchowe, że już o tym się nie myśli, sobie definiujemy osoby, definiujemy sobie obiekty, odpowiednie anotacje, to już istnieje. Tutaj przykład zastosowania post construct, który użyłem, żeby zainicjować nazwę, imię i nazwisko osoby. Możemy przejść dalej. Kolejna. Język wyrażeń. No to jest tak, co nam daje ten język wyrażeń? Tu jest jakby tradycyjnie, jak sobie definiujemy referencję. Definiujemy własność. Tu jest jakby ref. To słówko oznacza, że to jest referencja do jakiegoś innego obiektu, który gdzieś tam jest zdefiniowany. To, co nam spell oferuje, to na czerwono pozaznaczałem te elementy, które się zmieniają. Na początku jest zawsze hash, są klamerki. No i to może nie jest zbyt ambitne, no ale potem już są takie dosyć fajniejsze rzeczy. Możemy się odwoływać bezpośrednio do właściwości obiektów. I posługuje tak, jakby to, jakbyśmy mieli dostęp do właściwości, które normalnie są prywatne. Nie korzystamy tu z żadnych getterów. Po prostu normalnie, jakbyśmy chcieli w Javie z tego skorzystać, no to musielibyśmy get song. To jest jakby konstrukcja właśnie bardziej z języków takich jak Groovy albo Scala, co mi się zawsze podobało. Oczywiście metody też możemy wołać. No to wtedy jest po prostu, przypomina to normalne wołanie metody. Bezpieczna obsługa nula, czyli bo może się zdarzyć, że select song zwróci nam nula, no i w Javie jakbyśmy taką konstrukcję wywołali, to będziemy mieli wyjątek. W spellu wystarczy, że dodajemy znak zapytania przed kropką, więc
spell w momencie zidentyfikowania, że napotkał nula, on po prostu zwraca nula i nic dalej się nie dzieje. Więc zamiast jakiejś takiej konstrukcji całej if not null, then to, to mamy taką uproszczoną konstrukcję. No, też jest, czasami potrzebujemy skorzystać z jakiejś metody statycznej, no i oczywiście nie możemy wprost użyć na przykład math random, bo Spring nie będzie wiedział skąd, więc jest taka konstrukcja, która literka T, w nawiasach podajemy pewną ścieżkę pakietu i metodę. Oczywiście możemy wyrażenia najróżniejszymi wyrażeniami się posługiwać matematycznymi. No tutaj akurat w przypadku LE dodałem, ponieważ no, w XML-u raczej nie możemy się posługiwać znakiem mniejszości, większości, więc w to miejsce jest LE, GT. Znak porównania oczywiście jest, mamy podwójny znak równości, ale też dla towarzystwa dodane zostało też EQ. Operator warunkowy, no to nie, może nie jest to jakaś rewelacja, ale już mamy też Elvis operator. Nie wiem, jeżeli ktoś się nie wie skąd nazwa Elvis, to po prostu znak zapytania i dwukropek, to że to się komuś skojarzyło z grzywką Elvisa. Więc co nam daje ten operator? Więc zamiast takiej konstrukcji if not null, to wtedy przypisz, jeżeli nie, to jakaś domyślna wartość. Tu po prostu sobie wpisujemy Kenny Song, znak zapytania dwukropek, no i jeżeli Kenny Song będzie nulem, to on wtedy tą wartość przypisze. Myślę, że też dosyć uproszcza notację. Spell pozwala nam jakby korzystać też, obsługiwać, parsować kolekcję. Więc tu mamy sobie zwykłą tablicę indeksowaną. Możemy spokojnie odwoływać się do mapy, podając klucz. Mamy możliwość od razu filtrowania kolekcji, czyli bierzemy kolekcję cities i nas interesują miasta, większe miasta. Tam z liczbą mieszkańców powyżej 10 tysięcy, więc w nawiasach kwadratowych podajemy wyrażenie i do Big Cities trafia już odfiltrowana kolekcja. Możemy zrobić mapowanie, zupełnie nową kolekcję uzyskać. Tutaj mamy taki przykład z kolei kropka wykrzyknik. To trochę wymaga nauczenia się tej notacji, kiedy wykrzyknik, kiedy znak zapytania, no ale potem już jest to łatwiej. Więc tutaj mamy z listy obiektów cities do big cities trafia nam lista stringów zawierających nazwę i state. No, oczywiście możemy sobie połączyć złożone zapytania, więc powiedzmy interesują nas tylko duże miasta i my chcemy mieć nazwę tych miast. Tutaj jest jeszcze inna kombinacja, że możemy i w klasie za pomocą notacji value jakąś wartość sobie przypisać. Tutaj jest akurat odwołanie do jakiejś własności systemowej. No, to dobra, zanim pokażę może. Tutaj mamy takie właśnie zdefiniowane przykład. Mamy właśnie, tu jest nie cities, zdefiniowane cities. Wartość, tutaj jest właśnie to wyrażenie całe. Tu odfiltrowanie, jest tu takie całe skomplikowane wyrażenie. A tutaj mamy jeszcze ukrytą dependence injection, tu jest near cities,
które jest, nigdzie nie jest właściwie zdefiniowane. Cyklizm mamy tutaj w klasie. Za pomocą anotacji komponent tworzy się obiekt, dodawane są miasta. Tak to wygląda od strony kodu. Cities, czyli dostajemy sobie od strony getCities jest, Cities po prostu zwraca nam listę właśnie zainicjowanych tych miast i Big Cities, Big City, które już zostały wcześniej zdefiniowane. Tak Big Cities wyglądają. No i odfiltrował nam dwa miasta. Teraz programowanie aspektowe. Z tego, co się zdążyłem zorientować, to programiści za bardzo tego nie lubią, czy nie lubią się bawić w programowanie aspektowe, bo się wydaje dosyć takie obce. Faktycznie jakby słownictwo, które jest użyte, jest, można powiedzieć, dziwne, ale to już to, co przeczytałem, że po prostu słownictwo jest takie, jakie jest. Trzeba się po prostu go nauczyć, jakby oswoić, przyjąć do wiadomości, że jest takie, a nie inne. Ktoś jakiś miał pomysł, żeby tak ponazywać. W książce Spring in Action to jest bardzo jakby fajna książka, żeby tak bardziej poznać ducha Springa. Właśnie o programowaniu aspektowym. Tak to zostało opisane. Jeżeli nie mielibyśmy aspektów i mamy sobie elektrownię, która daje prąd do gospodarstw, no i załóżmy, że liczymy na to, że mieszkańcy będą sobie mierzyć, ile prądu zżyli, zapisują na kartce, noszą do elektrowni, elektrownia wystawia rachunek. No wiemy, że w praktyce jest to nierealne, no dlatego mamy liczniki, więc jakby tutaj, które to załatwiają. Czyli zamiast liczyć, że wszyscy nam te jakby rachunki za prąd przyniosą do elektrowni, to elektrownia jakby sama o to dba. Więc mamy pierwsze pojęcie, advice. Advice co? To jest jakby czynność, co my chcemy uzyskać. Czyli powiedzmy, że tutaj chcemy zarejestrować stan zużycia prądu, a tutaj chcemy zalogować. Idzie jakiś request, jakaś metoda webserwisowa jest wywołana i my byśmy chcieli zarejestrować, jaki użytkownik był zalogowany, który tą metodę wywołał. No i jeszcze tutaj w programowaniu aspektowym mamy różne możliwości. Możemy zanim dana akcja się wykona, więc zanim metoda zostanie wywołana, to ta informacja zostanie zarejestrowana, albo dopiero po. Tutaj mamy jeszcze taką obsługę, która after returning, która zadziała wtedy, jeżeli metoda nie zwróci wyjątku, after throwing, jeżeli metoda zwróciła wyjątek. Te cztery pierwsze jakby są najbardziej łatwiejsze do implementacji. Ta ostatnia around, ona jakby daje nam największą władzę, ponieważ panujemy nad tym, zanim się jakaś metoda wywoła, jak się skończy, ale też najwięcej możliwości tutaj najwięcej błędów można popełnić. Tutaj właśnie podałem, jak może wyglądać. Tu mamy jeszcze join point i point cut. Więc join point
to w tym przykładzie, kontekście to są wszystkie metody, które nas interesują, które coś robią, które chcemy zarejestrować. Point cut to jest takie magiczne wyrażenie, które jakby zbierze, pozwoli rozpoznać, że taka metoda się wywołała. Więc tu przekładając to na elektrownię, join point to by były wszystkie gospodarstwa domowe, point cut to jest taki licznik elektryczny. No i tu jest dosyć takie skomplikowane wyrażenie, ten niebudownika, bo to jest jakby cała książka na temat definiowania tego. No jest tak, może tylko omówię powoli, no execution, że interesuje nas wykonanie metody, która jest publiczna, gwiazdka, nie interesuje nas wynik, w jakim pakiecie ta metoda, nazwa metody znowu nas nie interesuje, czyli wszystkie metody, jakie w tym pakiecie są wywołane, będą łapane. Możemy podać typ parametru, jaki ta metoda musi spełniać, czyli jeżeli jakaś metoda nie ma tego parametru, ona zostanie pominięta. Tu jest potem już prosta metoda. Tu mamy, to jest fajne, że mamy już od razu typ obiektu przekazywany do metody, która jest wywołana, bo to nie jest takie oczywiste. Teraz mamy aspekt, to co, skąd się bierze to programowanie aspektowe, to właśnie jest advice, czyli czynność, którą chcemy zrobić, i point cut, to wyrażenie, które ma wyłapać to, co chcemy zalogować. Tu jest jeszcze round, no już dałem trzy kropki, bo to i tak nie zapamięta tego. Tu już jest bardziej złożona, jakby w parametrze mamy już aspektową, raczej klasę. Właśnie cała trudność polega na tym, że my musimy tu ma sobie, mierzymy początek, to sobie mierzymy koniec, a tutaj wywołujemy tą metodę, więc należy tu w tym momencie pilnować tego, żeby ta metoda była wywołana, bo może się zdarzyć, że po prostu nam ta metoda się nie wywoła, bo na przykład gdzieś wcześniej wyleci wyjątek, więc tu jakby najłatwiej jest o pomyłkę. Mamy zawijanie, no to może nie będę wnikał. W każdym razie nie ma tutaj jakiejś takiej magii szczególnej. Znaczy jak programowanie aspektowe potrafi wyłapać jakby wejście do jakiejś takiej metody. Po prostu tworzone są proxy, które przejmują na siebie wywołanie tych metod. Mamy jakby trzy typy, kiedy to jest wywoływane. Może być podczas kompilacji naszych klas, przez class loader i już na poziomie runtime'a, co jest realizowane przez Springa akurat w tym momencie. Mamy generalnie kilka frameworków, aspektowych, to możemy sobie wybrać. Tutaj w tym momencie nie ma tak naprawdę dobrego wyboru, to nie wiem, od nas zależy, na co się zdecydujemy. Możemy i jest aspekt J, i JBossa, no a oprócz tego Spring oferuje swoje. To może jeszcze wtedy ostatnia prezentacja, jak to wygląda. Więc tutaj mamy zdefiniowany taki aspekt, tutaj dodatkowa notacja dochodzi aspekt. I sobie interesuje nas wywołanie, jeżeli w obiekcie ordinary person zostanie wywołana metoda decorate, my to chcemy o tym wiedzieć.
Wszystko powiedzmy sobie. Dobra, i person. No i w tym momencie tutaj nam jakby nazwa, opis tej osoby został przez takie dodatkowe daszki. A tutaj w logach możemy sobie zobaczyć, że ta metoda została wywołana. No, oczywiście na początku, jak poznawałem aspektowe programowanie, to mi się wydawało, że to jest takie cudowne lekarstwo, które pozwoli, nie wiem, do jakiejś dowolnej metody, nie wiem, na przykład Java Util Date się wpiąć do jakiejś metody. Oczywiście nie ma tu żadnej magii. Spring ma tylko dostęp do tych obiektów, które zna, które zostały włożone do kontenera, czyli które zostały oznaczone jako komponent, w jakiś sposób, które stały się binami. Tylko do nich ma dostęp. Ale no myślę, że to i tak jest dużo. Jeszcze zrobię. Jeszcze może wspomnę, że poznając Springa, można w pewnym momencie się zastanawiać, jest wiele możliwości, z których należy skorzystać i co jest najlepsze, no to nie do końca jest, nie ma takiej odpowiedzi, ponieważ Spring to jest, można by powiedzieć, że to jest taka fabryka w Chinach, która produkuje dla całego świata, a przy okazji jakieś własne wynalazki właśnie robi. Więc oprócz tego, że mamy na przykład tutaj aspekt JBoss, to oprócz tego Spring oferuje własną produkcję. Oczywiście domyślnie są jakieś takie springowe rzeczy, więc mamy to od ręki. Jeżeli chcemy inne, musimy dodatkowo to skonfigurować. No i Spring też ma różne jakby zapatrywania, jak implementować dany protokół, bo jakby programowanie aspektowe pozwala nam, nie wiem, przechwytywać wywołania metod, konstruktorów, odwołań do pól. Natomiast Spring w swojej wersji pozwala się tylko przechwytywać metody. Po prostu uznał, że w Springu uznali, że przechwytywanie konstruktorów i pól jest tak naprawdę mało używane, więc że wystarczą metody. No i jakoś ja nie, zwłaszcza, że mamy biny, w których może nie być w ogóle konstruktora, więc może to nam nawet nie być potrzebne. No jeżeli poczujemy potrzebę, żeby się odwoływać do pól albo do konstruktorów, mamy oczywiście możliwość tego skorzystania, ponieważ Spring ma jakby już gotowe moduły, które pozwalają nam łatwo, nie wiem, skorzystać z innych modułów. A to, bo mamy dwie książki do głosowania, to mam pytanie, czy ktoś ma pomysł. No, generalnie jest wiadomo, że wyjątki żeby wyrzucić wyjątek przechwytywany, żeby wyrzucić wyjątek przechwytywany, musimy go zadeklarować w nagłówku metody. No jakby, czy ktoś ma pomysł na to, jak, a czy można tak zrobić, że metoda wyrzuci wyjątek, który jest przechwytywany, mimo że nie został zadeklarowany, więc że się nie zakręcił. Jaki mamy? Na przykład wrong number exception, wrong format exception, dajmy na to, nie jest w metodzie zadeklarowany, a on zostanie wyrzucony. Oczywiście w Springu
polecie wyjątek, że mamy w stosie, że wyjątek nie został zadeklarowany na zmianę metody, a został wyrzucony, a mimo tego się pojawił. W normalny sposób tego nie ma, a tutaj możemy za pomocą programowania aspektowego coś takiego zrobić. Co prawda jest haczyk. Nie wiem, czy ktoś ma pomysł, jak dałoby się wyrzucić z metody wyjątek, który normalnie musi być zadeklarowany, a nie jest. Można wyrzucić runtime exception, w którym cos będzie wyjątkiem, który jest przechwytywany. Znaczy runtime exception nie jest przechwytywany, nie? Tak, ale on będzie wyrzucany, de facto pod nim będzie ten, który jest check. Aspektem tego mówi, że around użyć aspektu i w ramach wykonania tej metody rzucić ten, zadeklarować ją jako taką, która rzuca exception. No i wrzucić wewnątrz tego, co around chodzi. Ale wtedy na pewno to zadziała, bo wydaje mi się, że przynajmniej w CBI tak jest, że rzuca exception runtime, że jest undeterred exception. Dokładnie, to jest. Ostatnio mieliśmy dyskusję właśnie w pracy, bo coś takiego udało mi się uzyskać i właśnie się koledzy kłócili, że się nie da. No, oczywiście to był troszkę haczyk, bo faktycznie w round musimy zadeklarować, że ten wyjątek, ale wyrzucamy go, czyli metoda, która była przechwytywana, jest to wygląda tak, jakby metoda wyrzuciła wyjątek, który nie jest zadeklarowany. Nie wiem, to mogę jedną książkę, którą... Jedną mamy rozrysowaną. Powoli się zbliżamy do końca prezentacji. Transakcje. No transakcje to wrzuciłem trochę ad hoc. Bardziej, żeby pokazać właśnie to, że Spring pozwala korzystać w prosty sposób z różnych bibliotek. Mamy jak zrobić transakcje w Springu. Bo oczywiście możemy zastać różną sytuację, gdzieś się korzysta z czystego JDBC, gdzieś z Hibernate'a, JDO, JPA. Spring to bardzo ładnie owija w Transaction Manager, więc przy definiowaniu w kontekst XML jedyne co musimy zrobić, to deklarujemy bina z ID Transaction Manager, wpisujemy ścieżkę do menadżera odpowiedniego. No i właściwie to jest wszystko, już mamy załatwioną sprawę, że potrzebujemy użyć konkretnego menadżera. Tutaj mamy, możemy transakcje na dwa sposoby implementować. Jeżeli wolimy mieć wszystko pod kontrolą i musimy konkretnie wiedzieć, co się dzieje w danym momencie, no to oczywiście możemy... Spring oferuje nam szablony, więc możemy bardzo ładnie, bez prawie wyjątków, właśnie tu jest akurat runtime exception, ale to dotyczy innego aspektu, że są pojedyncze miejsca, kiedy po prostu Spring nie jest w stanie objąć wyjątku i tam faktycznie musimy przechwycić checked exception. Ale to jest, nie jest to tak, jak pierwotnie wygląda. To jest implementacja w kodzie, a jeżeli możemy polegać bardziej na Springu, to po prostu jedynie co musimy, dodajemy adnotację transactional, tu w parametryzowanie tej adnotacji nie będę wnikał, to jest, chodzi o poziomy transakcji i tak dalej. I to wszystko, co my musimy zrobić. Już mamy całą transakcję opanowaną.
już koniec, takie dodatki wybrane. MVC walidacja, już taki. Tu chciałem pokazać, jak prosto można zorganizować sprawdzenie poprawności. Nie wiem, jak ktoś implementował samemu sprawdzanie poprawności obiektów, warunki, czy to nie jest nul, czy ma odpowiednie znaki, długości, no to może przyprawić to o ból głowy i dużo linii kodu to może zajmować. Sprint to dosyć załatwia znowu oczywiście poprzez anotację, więc najpierw sobie tworzymy obiekt i chcemy, żeby właściwości spełniały określone założenia. No więc mamy, że nazwa nie może być pusta, musi mieć 1 a 30 znaków. Teraz sobie definiujemy, tu mamy poziom kontrolera, czyli jedynie co musimy dodać, że anotacja valid. No właściwie to jest jedyne. I to powoduje, że ta metoda nie zostanie, to znaczy nie wejdzie już, kod nie zostanie wykonany, jeżeli te anotacje tutaj wymienione nie będą spełnione. Czyli tutaj już nie musimy niczego sprawdzać, już mamy pewność, że ten fastname będzie nulem i jego długość będzie odpowiednia. Od strony frontendu też wygląda to dosyć prosto, nie mamy za dużo roboty. Definiujemy sobie tylko pola. No jedynie co musimy, tutaj definiujemy, że tu będzie wyświetlany błąd, BSF errors, klasę CSS-ową definiujemy i to wszystko, co my musimy zrobić. To oczywiście jeszcze gdzieś tam musimy zdefiniować sobie tekst błędu, tłumaczenie, no ale to jest cała praca, czyli od strony jakby HTML-a też za dużo się nie napracujemy. Jeszcze data binding to też taka już ciekawostka, że jeżeli po lekturze takiej książki jak Spring in Action, to właśnie tam na przykład taka walidacja jest w dosyć ograniczony sposób potraktowana, jakbyśmy chcieli we własnym kodzie jakoś dodatkowo wykorzystać walidację, no to już pozostaje nam studiowanie referala tego, co na początku pokazałem na stronie Springa. To jest jakieś tam 800 stron, ale no ja to przejrzałem wszystko i jakby to też dużo daje, że pojęcie. Znaczy tutaj możemy zobaczyć, jest to bardzo jakby niewiele trzeba, żeby sobie można samemu z tej walidacji skorzystać. No to oczywiście musimy zdefiniować walidator, gdzie jakoś tam Spring już on odpowiedniego walidatora wstrzykuje. Tutaj mamy najpierw obiekt, który chcemy zwalidować, który oczywiście jest odpowiednimi anotacjami. Data binder to jest taki jakby kontroler, który to wszystko spina. Inicjujemy go najpierw walidatorem, który to wszystko sprawdza. PVS właściwości, które przychodzą z zewnątrz. No, odpalamy validate i albo nam binder close powoduje, zaczyna weryfikację wszystkich tych właściwości, albo dostaniemy model, albo dostaniemy błąd z informacją, co się nie zgadza, więc jakby to dosyć jest fajnie zrobione. Aha, tutaj mamy w kontekst XML właśnie tego walidatora zdefiniowanego, jest to jakoś tam standardowa ścieżka. Jeszcze tak scheduler, jakby mamy załatwione obsługę wywołań asynchronicznych. No to jest taka w kontekst XML naprawdę niewiele trzeba, tam parę linijek dodać i już mamy właściwie obsługę schedulera. Tutaj mamy parę
jakby mamy takie anotacje jak Scheduled i Assence. Assence powoduje, że te metody będą wołane asynchronicznie. No a Scheduled, że sami tych metod nie wołamy, one po prostu jakby przez krona Springa zostaną wywołane. Tutaj jest jakby prostszy sposób definicji, że mamy, że każde kolejne wywołanie ma być po zakończeniu, po 5 sekundach od zakończenia poprzedniego, a tutaj możemy, jak ktoś chce, całego sobie wyrażenie krona może zdefiniować. Jeszcze Spring Data, to jest taka ciekawostka. Dla mnie to ciekawostka, ja tego nie próbowałem, nie wiem, jak to produkcyjnie się sprawdza. No, generalnie jest jakby to jakby wyższy poziom nawet ponad Hibernate'em. To jeżeli potrzebujemy sobie załatwić jakąś aplikację, która ma się komunikować z bazą i mamy jakieś tam proste operacje, proste zapytania SQL-owe, to my sobie definiujemy tylko interfejs, który rozszerza ten CRUD repository. Definiujemy metody. Zapytanie SQL-a jest w nazwie metody. Parametry. Potem gdzieś tam w aplikacji definiujemy sobie, że chcemy skorzystać z tego typu repozytory. Także tutaj naprawdę nie wiemy, gdzie jest ta implementacja. To już Spring gdzieś tam w bedachach swoich robi. No i tutaj po prostu korzystamy z wywołania i to jest wszystko. No jest to fajne, ale nie wiem, tak jakby tak na pierwszy rzut oka w jakichś takich obciążonych środowiskach coś z takiego korzystać, no, trudno powiedzieć, nie wiem, jak to się sprawdza, no ale fajnie wygląda. Dziękuję, to cała prezentacja. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Czy jakieś pytania? Jak miał mnie przekonać, czemu akurat Springa, nie inne do CBI, czy QA, czy to dlaczego? To znaczy w porównaniu z czym? Mógłbyś powtórzyć? Znaczy tak, no Springu, no z jednej strony nie można powiedzieć, że to jest jakby najlepsze rozwiązanie, że możemy znaleźć dużo rozwiązań jakby, nie wiem, konkurencyjnych, ciekawszych, lżejszych. Jakby na wcześniejszym spotkaniu Kuba mówił o alternatywach dla w ogóle wszystkich jakichś takich bibliotek i właśnie też alternatyw dla Springa. Więc to zależy do czego chcemy użyć, bo mówiłeś też o EJB, tak? Znaczy, no jeśli chodzi o EJB, to jakby porównanie na początku podałem, że jakby Spring powstał jako alternatywa dla EJB, który miał jakby uleczyć to, czego nie było w EJB. Jak widać, po EJB 3.0 wykorzystali to, co odniosło sukces w Springu, czyli to jest jakby pierwszy argument, pod jakim kątem Spring jakby może przewyższać EJB. Nie wiem, na ile jakby skok nastąpił z EJB z 2.0 na 3.0, bo nie miałem do czynienia tak bezpośrednio z EJB, więc trudno mi powiedzieć, nie wiem, ale EJB poszło w stronę Springa. No i teraz na pewno się jakby częściej mówi o Springu niż EJB. Trudno mi powiedzieć o coś o inne środowiska, bo nie wiem niestety, ale na pewno można znaleźć lżejsze. No kwestia, jak zwykle jest, do czego chcemy to wykorzystać. A dlaczego sobie wybrałeś Springa na przykład do tego projektu?
Wiesz co, bo tak po prostu przyszedłem i Spring już był. Więc to było, a na początku nie znałem, więc ja nie miałem, to nie była moja decyzja. Nie wiem, może są też lepsze, na pewno w innych sytuacjach można znaleźć lepsze, ale więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Książkę na start. To bym polecał Spring in Action. Myślę, jest to fajna książka, 370 stron, ale czyta się to dobrze, jakby autor poszedł w tę stronę, żeby pokazać bardziej ducha. Może nie, no nie wchodzi tam w zbytnie szczegóły. Jest bardzo opisową, ale pozwala wiele rzeczy zrozumieć. No tutaj przykładem jest programowanie aspektowego, które myślę, że jest ciężko strawne. On to jakby starał się ukazać od takiej bardziej ludzkiej strony, więc to jest jakby dostępna zarówno w wersji angielskiej, jak i polskiej. Jest w internecie też można jakieś chyba znaleźć jakieś tam darmowe wersje, albo nie pamiętam. Ale to bym polecał to na początek, to można się dosyć dużo dowiedzieć. Znaczy tak, myślę, że to może być problemem i to, co już mówiłem, że w tym można powiedzieć słaby. Tu jest, było na poprzednim jakby spotkaniu omawiany też ten aspekt poruszany, że taki Radio on Rails to jest fajnie, bo mamy wszystko na jedno kopyto, jeden sposób, wiadomo, co mamy zrobić, a w Springu to mamy 1000 sposobów. Znaczy jest to z jednej strony siła Springa, bo to, że on się rozwinął w tę stronę, że po prostu dawał szeroką możliwość wyboru, a z drugiej, ale dla osób, które by chciały wiedzieć konkretnie, czego mają użyć, no to może być ciężkie. Aczkolwiek Spring w wielu właśnie kontekstach jakby oferuje właśnie własne rozwiązania, więc jeżeli się za bardzo nie ma pomysłu, można po prostu skorzystać z gotowych tych rozwiązań, tak jak w tym programowaniu spaktowym Spring Out. Na pewno to, co problemem może być, to może być ciężki, no i może też sprawiać kłopoty w debugowaniu. Nie wiem, jeżeli ktoś próbował sobie odpalić debugger i teraz wejść, to nagle wejdzie w jakieś tam tony proxy i dojście do właściwego wywołania może być ciężkie, więc pułapki trzeba w konkretnych miejscach ustawiać. No więc ten rozmiar, tak, no rozmiar jakby rozmiar konfiguracji. Znaczy, jeżeli miałbym najbardziej pomyśleć, że tak jak troszkę z pytaniem, jaka dystrybucja Linuxa jest najlepsza i odpowiedź jest taka, którą mają koledzy, nie? Że najlepiej korzystać z tego, ktoś to może coś powiedzieć najwięcej na ten temat. Znaczy tu polecałbym może Spring Boota, jest jakby tutaj rozmiar konfiguracji sprowadzono do minimum, więc jakby to jest dosyć fajnie się dokłada. To Spring Boot też był omawiany na wcześniejszym spotkaniu. Tak właśnie z ciekawości w to zajrzałem i
No, mi się spodobało. No i chyba Spring promuje też to rozwiązanie, skoro w tej swoim środowisku idę właśnie na tym opar działania. Używacie tego SPL-a, tak jak na przykład pokazywałeś, do jakichś bardziej filtrowania się przez kolekcji, wstrzykiwania, definiowania tego, co jest faktycznie wstrzykiwane? W takim silnym poziomie, jak pokazywałeś? Nie. Takich rzeczy nie ma, ale wiem, że są. No. A jak się to testuje? Słucham? Jak się to testuje? A czy testuje, chodzi ci o SPL-a dokładnie, no, czy... Chodzi o to, co tam wstrzykiesz, bo to jest też... Totalnie nie testowane. Nie, no to jest testowane. Znaczy ja mogę powiedzieć na przykładzie, akurat tutaj pokazałem bardziej już to, gdzie jest mniej tych, mniej XML, ale generalnie jeżeli definiujesz sobie kontekst XML i konfigurujesz sobie całe środowisko, to w testach jednostkowych możesz sobie zdefiniować jakby własny kontekst XML, gdzie mapujesz pewne rzeczy i na początku klasy testu jednostkowego zawierasz, że żeby ten kontekst XML przeznaczony do testu był użyty. Także znaczy, jeśli chodzi o testy, to bym się nie zgodził, bo to jak bardzo fajnie się testuje. Jak już potrzebujesz swojego kontekstu, to nie jest tekst jednostkowy, integracyjny bardziej. Nie? Ciężko już no. To... Znaczy, nie, bardziej to mówię, że testujesz jakby oddzielnie warstwy, tak? Testujesz, nie wiem, warstwę biznesową, no to bardziej w testach integracyjnych, ale logikę jakąś, warstwę jakąś, no, pośrodku, no to sobie mokujesz DAO, dajmy na to. Potem, jeżeli testujesz DAO, no to już tam możesz okay, sobie... Okej, ale to miałeś jakąś totalną logikę zaszytą w stringach. Tak, nie? Tak. Znaczy, bardziej ja pokazałem, co można zrobić, tak? No tylko właśnie po co to robić? Znaczy, to jest tak, że... Znaczy, to pokazałem, bardziej mi się spodobało, niż że można takie rzeczy zrobić, nie? A z praktycznym zastosowaniem... No nie wiem, no mogę, no, nie stworzyli tego bez potrzeby, pewnie jakoś tam wykorzystanie ma swoje, nie? Ale może w takich typowo...